Za pośrednictwem Skype'a naszym gościem jest prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie prezydencie, dlaczego nie chce pan w przyszłym tygodniu otworzyć w Sosnowcu żłobków i przedszkoli? O, ja bym bardzo chciał, żeby otwierać żłobki przedszkola, tylko żeby podjąć mądrą, rzetelną decyzję, która nie narazi mieszkańców, tych najmłodszych, czyli dzieciaków, rodziców i pracowników żłobków, przedszkoli. No, trzeba z nimi konsultować, trzeba z nimi rozmawiać, zastanowić się, jak to zrobić i wprowadzić wszelkie środki ostrożności, a na to jest potrzeba po prostu paru dni, żeby to wszystko z fachowcami omówić i przygotować. I ten tydzień, który dał samorządowcom rząd, to jest pana zdaniem za mało, bo rzecznik rządu mówił dzisiaj, że to jest sporo czasu. To ile czasu pan potrzebuje tak naprawdę? Panie redaktorze, tak naprawdę dajemy sobie tylko chyba 3 dni więcej, tak? Bo mówimy, że chcielibyśmy od 11, żeby żłobki i przedszkola w Sosnowcu zaczęły powoli funkcjonować, ale tak jak powiedziałem wcześniej, musimy rozmawiać. Ja nie wiem, może pan minister Piątkowski oglądał Zaczarowany Ołówek i jeszcze to pamięta, może MacGyvera, ale my nie potrafimy jakimś ołówkiem narysować sal, których będą specjalne miejsca do izolacji. Nie potrafimy w ciągu chwili załatwić sprzętu, który jest niezbędny, żeby pracownicy, dzieciaczki i rodzice czuli się bezpieczni. Musimy przeprowadzić w jakiś sposób wybierania tych osób, bo nawet nie wiem, nie chcę użyć jakiegokolwiek innego słowa, które będą mogły te dzieci do tego żłobka i przedszkola przyprowadzać. Po prostu no właśnie, musimy porozmawiać z rodzicami, bo to jest chyba najważniejsze, bo pan premier mówi, że rozmawia z różnymi grupami społecznymi o otwieraniu gospodarki, a z samorządowcami spotyka się o tym ani słowa i nagle mówi otwieramy. Nie, minister Piątkowski mówi, że wy nie rozmawiając z rodzicami już ogłosiliście, że w przyszłym tygodniu przedszkoli nie otworzycie i że to jego zdaniem jest po prostu nie w porządku, bo nie wiecie, jaka jest sytuacja, czy rodzice chcą, czy nie chcą do tych przedszkoli wysłać swoje dzieci. Panie redaktorze, pan Piątkowski prawdopodobnie nie wie, co się dzieje i ja go zachęcam do tego, żeby poczytał strony internetowe. Nawet niech, może trochę będę zarozumiały, niech wejdzie na mojego Facebooka i zobaczy, co się dzieje pod wpisem, którym mówię, że niestety nie zdążymy żłobku i przedszkoli otworzyć tak szybko. Musimy chwilę zaczekać. A po informacji pana premiera z panem ministrem Szumowskim, ale dobrze pamiętam o tym, że żłobki i przedszkola będą otwarte, miałem dziesiątki, jeżeli nie setki apeli rodziców o to, żeby nie robić tego. Również apelowali do nas dyrektorzy, czy przede wszystkim pracownicy żłobków i przedszkoli, żeby nie robić nic pochopnie, bo w województwie śląskim od 2 dni mamy ogromne liczby plusowych wyników badań. Ta pandemia akurat w naszej części kraju nie maleje, więc wręcz przeciwnie. Akurat mamy takie, można powiedzieć, szczytowe momenty i dlatego wszyscy się boją i chcą, żeby przywracać żłobki w przedszkolach, chcą, żeby to robić z głową, tak, żeby nie narażać nikogo. No właśnie, z głową. Nikogo, no, mówił pan o tym, że te grupy w przedszkolach mają być mniejsze. Mówił też o tym minister Szumowski dzisiaj. 12 lub wyjątkowo 14 dzieci w jednej grupie w przedszkolu. W jaki sposób przedszkola i żłobki w Sosnowcu będą te grupy tworzyły? No kogoś trzeba będzie być może przyjąć, kogoś odrzucić. No właśnie, panie redaktorze, o tym właśnie mówię, że my musimy przygotować pewne procedury, które będą sprawiedliwe, bo mówienie, że na przykład w pierwszej kolejności będziemy przyjmować pracowników służby zdrowia czy kogokolwiek innego, no powoduje, że doprowadzimy jeszcze do kłótni między rodzicami, grupami społecznymi. Pan minister Piątkowski i cała reszta ludzi, którzy nam to przygotowują, nie zastanawia się nad tym, że może doprowadzić do pewnych konfliktów, które się mogą pojawić. My potrzebujemy chwili czasu na to, żeby właśnie takie rzeczy ustalić, żeby doprowadzić do sytuacji, w której na zdrowych, mądrych zasadach, w porozumieniu z rodzicami, podkreślam to, ale również z służbami takimi jak sanepid, będziemy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że dzieci nie, że będą wszyscy bezpieczni, bo tego nikt nie jest w stanie powiedzieć na terenie naszej planety tak naprawdę, ale że do granic możliwości to bezpieczeństwo będziemy chcieli zapewnić. To zamykając temat, panie prezydencie, czy 8 maja, jak pan ogłosił w internecie między innymi, rzeczywiście, za tydzień w piątek powie pan jasno i wyraźnie, kiedy ruszą przedszkola i żłobki w Sosnowcu? Tak, powiem, kiedy ruszą. Może w czwartek zdążymy, bo chcemy jak najszybciej, bo nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś w ostatniej chwili się o czymś dowie. Czwartek, piątek to moment, w którym powiemy, jak to wszystko będzie funkcjonowało, jak będziemy zabezpieczać tak dzieciaczki, jak i personel do tego, żeby ta praca była jak najbardziej bezpieczna, jakie będą również rygory wobec rodziców. To wszystko ustalimy, tak jak powiedziałem, z fachowcami, nie z ministrami, tylko z fachowcami, czyli rodzicami, pracownikami
pracownikami między innymi sanepidu, ale przede wszystkim pracownikami przedszkoli i żłobków, którzy tutaj na tym się najlepiej znają i po prostu rodziców i dzieciaczki znają. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński jest naszym gościem. Panie prezydencie, zagłosuje pan w majowych wyborach prezydenckich? Panie redaktorze, bardzo bym chciał, ale dzisiaj nie wiem, kiedy wybory będą, jak będą wyglądały, co się będzie robiło i kto i w jaki sposób dostarczy mi kartę do głosowania. Także trudno jest odpowiedzieć na pytanie, które ma wiele dodatkowych pytań. Na ten moment wiemy, że wybory są 10 maja tego roku. Zagłosuje pan? Dzisiaj, panie redaktorze, słyszałem pana premiera i mówił coś o 17 albo 23. Także okej, okay, mamy 10, 17, 23. 10, 17, 23. Takie daty, takie są możliwe, jeśli pan powołuje się na premiera. I co, głosuje pan któregoś z tych dni? Panie redaktorze, na dzisiaj powiem w ten sposób, że zastanawiam się nad tym, ale jestem bliższy powiedzeniu nie niż tak. A dlaczego? Z prostej przyczyny, ponieważ od początku mówię, że wybory, po pierwsze, już nie będę o tym nawet mówił, bo to jest najważniejsze, mają być sprawiedliwe, demokratyczne, poprzedzone kampanią wyborczą, ale po drugie muszą być bezpieczne dla mieszkańców wyborców, dla mieszkańców miasta, którego jestem prezydentem. Dlatego między innymi jako szef partii podjąłem decyzję o tym, że nie zgłaszaliśmy ludzi do obwodowych komisji wyborczych. Mówimy o tym, że jest ciężko zabezpieczyć to zdrowie. Jeżeli nic się nie zmieni, a wygląda na to, że niewiele może się zmienić, sam będę namawiał wszystkich do tego, żeby pozostali w domach i byli bezpieczni. A nie boi się pan, co nie jest wyborami, tylko nie jakąś, boi się jakąś... pan, że ten bojkot, do którego namawia między innymi były szef partii, którą pan reprezentuje, pomoże tak naprawdę Andrzejowi Dudzie? Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że pan Andrzej Duda, pan prezydent, dojdzie w końcu do mądrego, jedynego wniosku, że nie warto być prezydentem małej grupy społeczeństwa, warto być prezydentem wszystkich Polaków, bo nawet jak część nie zagłosuje na niego, ale wygra prawdziwe, demokratyczne wybory i do wyborów pójdzie kilkadziesiąt, dużo więcej niż 50-70% Polaków, to nawet jak część głosowała przeciwko niemu, to on będzie wtedy prezydentem wszystkich Polaków, mimo że mamy inne poglądy polityczne. Także ja się dziwię, że ktokolwiek chce być prezydentem wybranym w takich czasach. W czasach, ale tak z ręką na sercu, panie prezydencie, czy myśli pan, że gdyby kandydatem Platformy Obywatelskiej w tych wyborach był dzisiaj Donald Tusk i miał zdecydowanie lepsze wyniki sondażowe niż Małgorzata Kidawa-Błońska teraz, też nawoływałby do bojkotu wyborów? Pan Donald Tusk czy by nawoływał? Tak. Trudno mi jest powiedzieć, to trzeba zapytać pana Donalda Tuska. Ja mogę powiedzieć to, co mówię do pana redaktora, a staram się zawsze mówić to, co myślę, niezależnie o kim mówię i nie patrząc na barwy partyjne, mówiłbym dokładnie to samo, co mówię do teraz. No dobrze, a pana zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska... Nie być pewny, że wróci z nich zdrowy. Małgorzata Kidawa-Błońska startuje w wyborach, czy nie? Pani marszałek Kidawa-Błońska powiedziała, że jeżeli wybory będą w maju, to nie będzie brała w nich udziału. Czyli no, wycofać się już nie można, zwłaszcza, że nie wiadomo... Ja powiedziała, że nie będzie głosować, panie prezydencie, ale z tym nie braniem udziału to już teraz kwestia interpretacji. Co to znaczy? Znaczy, ja uważam, i tak jest moje zdanie, że pani Kidawa-Błońska przerwała swoją kampanię wyborczą i chyba jako jedyna... Nie złożyła wniosku o skreślenie z listy kandydatów. Panie redaktorze, tylko z prostej przyczyny, że dzisiaj nie wiemy, kiedy będą wybory, to co powiedziałem parę minut temu. I trudno jest rezygnować z kandydowania na prezydenta, gdy nie wiadomo, kiedy wybory będą i jakie będą zasady tych wyborów, bo może się okazać, że wybory odbędą się w zupełnie innym terminie, z czego będziemy się cieszyć. To i o tym za chwilę porozmawiamy. Ale zostanie ustalone, że tylko ci kandydaci, którzy dzisiaj są, będą mogli kandydować. I to jest jedyny powód, bo myślę, że gdyby nie to, pani Kidawa-Błońska już dawno zrezygnowałaby brania w tej farsie wyborów, a nie wyborach. rmf24.pl, interia.pl to adresy, do których teraz zachęcamy, zapraszamy, a słuchaczom bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nieustająco z nami. Panie prezydencie, słucha pan polityków opozycji spoza Platformy Obywatelskiej, którzy mówią tak, na przykład Robert Biedroń, nie można zostawić dzisiaj ludzi samych, nawet na Białorusi czy w Rosji opozycja startuje w wyborach. Albo inny głos, Władysław Teofil Bartoszewski. Mój ojciec, Władysław Bartoszewski, zdecydowanie potępiłby nawoływanie do bojkotu wyborów prezydenckich, bo walcząc o wolną Polskę, nie poddawał się w żadnej sytuacji.
Panie redaktorze, to nie jest poddanie się, to jest forma walki. Proszę zwrócić uwagę, że za przykłady dał pan Białoruś i Rosję i co z tego, że tam niby wybory są. Startowanie w tego typu plebiscytach, a nie wyborach, to tak naprawdę dawanie legitymacji do tego, co się dzieje i tej osobie, która została wybrana. Nie można dawać legitymacji do takich sytuacji, które mamy dzisiaj. Zresztą pan chyba Biedroń, o ile dobrze pamiętam, albo a może Kosiniak-Kamysz, już nie pamiętam, mówił, porównywał to z czasami PRL-u, gdy było trzy razy tak, gdy również niektórzy namawiali do bojkotu. PSL, o ile dobrze pamiętam, nie bojkotowało tamtych wyborów i jak to się skończyło, że PSL tak naprawdę zmienił nazwę i przez wiele lat nie było go na mapie politycznej naszego kraju. Nieraz walka wymaga, powiem inaczej, w II wojnie światowej był taki moment, że tak naprawdę musieliśmy walczyć po partyzancku i można tak uznać, że to jest taka trochę partyzancka walka, bo dzisiaj naprzeciwko przeciwnikowi, który ma wszystko, mamy bardzo mało. Mamy tylko siebie i tylko w ten sposób możemy pokazać całemu społeczeństwu, że to nie są wybory. To jest tylko coś, co wybory ma przypominać, ale nie ma z tym nic wspólnego. To plebiscyt. To jeśli 7 maja okaże się po głosowaniach w Senacie, najpierw potem w Sejmie, że te wybory są w maju, czy 10, czy 17, czy 23 maja, to pana zdaniem, pani marszałek, Kidawa-Błońska powinna wówczas wystąpić o wykreślenie jej z listy kandydatów? Trudne pytanie tak naprawdę i tutaj trzeba usiąść ze sztabem wyborczym, ale wydaje mi się, że gdybym ja miał podejmować decyzję, to byłbym bliski takiej decyzji. Bliski? Nie jest pan przekonany, że to jest absolutnie naturalne rozwiązanie, że jeśli się mówi o tym, że te wybory nie są wyborami, to po prostu się prosi o wykreślenie nazwiska z listy kandydatów? Przekonał mnie pan do jasnej, rzetelnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że taka decyzja powinna zostać podjęta, ale mówię dlatego, wydaje mi się, no bo na szczęście to nie jest tylko moja decyzja, wręcz nawet powiem nie moja decyzja, tylko sztabu wyborczego i pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Ale to tylko sztab wyborczy powinien taką decyzję podejmować. Pana zdaniem jednak to nie jest decyzja środowiska politycznego, które za kandydatką, kandydatem stoi? Wybory prezydenckie mają to do siebie, że komitet wyborczy jest powoływany przez kandydata. Tam nie muszą być tylko środowiska polityczne i tylko zaplecze polityczne. To jest komitet wyborczy nie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, tylko pani marszałek Kidawy Błońskiej i dlatego to decyzję musi podjąć sztab wyborczy pani Kidawy. Oczywiście słuchając naszych wskazówek, naszych myśli i to, co teraz mówię, ale oczywiście ta decyzja może być inna. Tak jak powiedziałem, to są wybory prezydenta kraju, nie typowo polityczne wybory parlamentarne, tak jak na przykład. I to są sztaby wyborcze, komitety wyborcze są osób, tak jak w tym przypadku pani marszałek i to on ma podjąć decyzję, oczywiście wsłuchując się w to, co mówią wyborcy. Patrzy pan na sondaże, wsłuchuje się pan w to, co mówią wyborcy i widzi pan, że z tych badań wynika, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie tylko straciła pozycję wicelidera, no ale w tych najnowszych badaniach jest i za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i za Szymonem Hołownią, ba, w jednym z badań nawet za Krzysztofem Bosakiem. Spodziewał się pan takiego rozwoju sytuacji? No myślę, że to jest to, czego powinniśmy się spodziewać, bo jeżeli główny kandydat do wygrania wyborów, konkurent pana prezydenta obecnego, mówi, że bojkotuje wybory, to trudno, żeby jego wyborcy go nie posłuchali. To wręcz nawet pokaz tego, że ten elektorat był bardzo duży i posłuchał pani marszałek. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj też widziałem jakiś sondaż, którym pan Kosiniak-Kamysz również był na czwartym miejscu za panem Hołownią i za panem Bosakiem. Oni nie mówili nic o bojkocie, ale jednak gdzieś ten PSL jest bliski, kojarzony z Koalicją Obywatelską i ten nasz elektorat, ponieważ ta frekwencja jest poniżej 50%, czyli wybory prezydenckie to fatalna, tragiczna frekwencja, bo wiemy, że jak w sondażach frekwencja jest w granicach 50%, to tak naprawdę będzie około 30%, pokazuje, że nasi wyborcy nie chcą iść na wybory. Zresztą dzisiaj miałem możliwość rozmowy z jedną ze stacji telewizyjnych i wypowiedzi dla niej i był na terenie Sosnowca taki mini sondaż, rozmawiali z paroma osobami, czy pójdą na wybory właśnie, bo o tym też te rozmowy były. I mogę powiedzieć, że sam byłem zdziwiony, bo na 7 czy 8 osób, jak mi powiedzieli, jedna osoba powiedziała, że pójdzie na wybory, a druga powiedziała, niech mi pan da spokój, są dzisiaj ważniejsze rzeczy niż wybory. To jeszcze nie sondaż, co najwyżej sonda, tak dla sonda, prawdy, żebyśmy rozmawiali o faktach. Panie prezydencie, czy można dzisiaj dopisać się do spisu wyborców u pana w urzędzie w Sosnowcu?
można było. Skończył się, o ile dobrze pamiętam, ten termin i powiem panu, że jak kiedyś mieliśmy setki chętnych do dopisywania się, to dzisiaj mógłbym je chyba policzyć na palcach, no może dwóch rąk. Już tłumaczę, dlaczego o to pytam, bo tak. Czy pan wie, jak bardzo dane z bazy PESEL, która trafiła do Poczty Polskiej, różnią się od danych w spisie wyborców, na przykład w Sosnowcu? To znaczy, ile osób zwykle głosuje w Sosnowcu, chociaż w Sosnowcu nie ma stałego meldunku, albo ma inny adres zamieszkania niż adres zameldowania? Znaczy, nie wiem, co przekazał minister cyfryzacji Poczcie Polskiej, żeby była pełna jasność. My zgodnie z prawem nie przekazaliśmy żadnych danych Poczcie Polskiej, ale powiem panu też, oczywiście, że wiem, minister że cyfryzacji podał, że przekazał bazę PESEL. A ja pytam, jaka jest różnica między bazą PESEL, a bazą spisu wyborców właśnie w Sosnowcu? No, ogromna, bo ja znam co najmniej parę osób, które gdzie indziej mieszkają, a gdzie indziej są zameldowane, gdzie indziej przebywają, ale bardzo dużo ludzi do mnie dzisiaj pisze i jest za granicą i pytają się, bo też takie osoby przecież są, czy jeżeli byłyby wybory, to co oni mają zrobić? Gdzie oni dostaną, bo chcą wrócić do Polski, gdzie się mają zarejestrować? I to jest najgorsze, że nawet jak spytamy ekspertów, czyli Państwową Komisję Wyborczą, ich przedstawicieli w województwie, na takie pytania pada jedno i to samo pytanie. Nie wiem. Dzisiaj tak naprawdę przecież, panie redaktorze, nie wiemy, jakie będą wybory, kiedy będą wybory, na jakich zasadach będą wybory, kto będzie liczył głosy. No wiemy tylko, że szeregowy poseł, który wybrał prezesa jednej ze spółek Skarbu Państwa, polecił mu przeprowadzenie tych wyborów. Dzisiaj mamy informację, że już wypłynęły nielegalnie listy wyborcze. No, panie redaktorze, o kartach, mówimy od paru minut. To jest farsa wyborów, nie wybory. No, ale nie może wracając tak, do Sosnowca, panie prezydencie, nie wiemy, kiedy będą wybory. Skupili się na tym, co dzieje się w urzędzie na przykład. Gdy Poczta Polska zwróciła się do pana o przekazanie spisu wyborców, pan ogłosił w internecie, że zgłasza sprawę do prokuratury. Co się stało z tym zgłoszeniem? No jest w prokuraturze, czekamy na decyzję. Ale była jakaś reakcja? Nieoficjalnie rozmawiałem z prokuratorem i z tego co wiem, nie byłem jedyny, bo później również zdarzały się inni samorządowcy taką podobną decyzję podjęli. Wiem, że ma być jakaś specjalna komórka w prokuraturze, która zajmie się wszystkimi tego typu informacjami, które otrzymała od samorządów i będzie decydowała, co z tym dalej zrobić. No i gdy pan to zapowiedział pod wpisem na Twitterze, wśród oklasków, nie przeczę, pojawiły się też i takie komentarze, kilka zacytuję. Prokuratura do pana zapuka, bo sama złożę wniosek o ściganie pana za uniemożliwienie mi wyboru prezydenta. Albo zabraniasz ludziom prawa do głosowania, ja chcę głosować. Albo wszystkich tych bardzo zaniepokojonych nocnymi żądaniami Poczty Polskiej należy możliwie jak najszybciej zastąpić komisarzami bez prawa powrotu na stanowiska. Za co bierzecie pieniądze? Panie redaktorze, ale gdyby pan chciał cytować zupełnie inne cytaty, inne głosy tych, którzy pisali na Twitterze, to by nam tego programu nie wystarczyło. Nie, powiedziałem, że były oklaski, panie prezydencie, jestem proszę? Sprawiedliwy. Proszę? Powiedziałem, że były oklaski, ale były też takie głosy. Ja rozumiem, że tych oklasków jest więcej, ale pytam o to, czy ktoś zgłosił się do pana do urzędu poza internetem i po prostu powiedział, że on chce, żeby te dane z urzędu zostały przekazane Poczcie Polskiej, bo chce głosować w wyborach prezydenckich. Oprócz tych jednostkowych przypadków, o których pan mówi, może jeszcze kilka znalazło się na Facebooku, może jedna, dwie gdzieś tam komunikatorem społecznym. Nie, nikt o takich rzeczach nie mówił. To było jedna na tysiąc, nawet taka była piosenka jedyna na milion, no to trochę bym przesadził, jeden na tysiąc, może taki głos był. Większość ludzi uważało, że nie można tego, ale to nie ma znaczenia, panie redaktorze, czy ludzie tak pisali, czy nie, bo dla nas najważniejszą rzeczą i myślę, że również dla tych osób, gdyby to przemyślały, jest szanowanie prawa. A żeby szanować prawo, po to zostaliśmy wybrani, składaliśmy przysięgę i my to robimy i szanujemy prawo, a Poczta Polska najpierw w ogóle dziwne pismo bez podpisu nam przekazała, później niezgodne z prawem, bo przecież dobrze wiemy, że dzisiaj ustawa, która nakazuje Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów korespondencyjnych jeszcze nie funkcjonuje, nie wiadomo kiedy będzie funkcjonowała i czy w ogóle będzie. I to co powiedzieliśmy, dzisiaj Poczta nic nie wiadomo. Poczta powołuje się nie na tę ustawę, która jest teraz w Senacie, panie prezydencie, tylko na tę wcześniejszą ustawę covidową z połowy kwietnia. Ale a propos tej ustawy w Senacie, no właśnie, czy opracował pan plan, co będzie musiał pan krok po kroku zrobić,
zrobić, jeśli ta ustawa, która teraz jest w Senacie, a za chwilę będzie w Sejmie, będzie przyjęta i będzie decyzja, że wybory są korespondencyjne. A panie redaktorze, na podstawie czego mielibyśmy... Nie słyszę pana, rozumiem, że pyta pan... Tak jak do innych samorządów, również do mnie zgłasza... Halo? Tak? Coś nam uciekło. Słuchaj mnie, tak? Teraz słychać, panie prezydencie, więc wróćmy do pytania. Czy opracował pan taki plan? Plan działania, krok po kroku, ustawa o wyborach korespondencyjnych wchodzi w życie. Co pan musi zrobić? Panie redaktorze, najpierw musi być ustawa i przepisy wykonawcze. Mogę panu powiedzieć, że tak jak do innych samorządów również do mnie dzwonili, bo do niektórych pisali, do mnie akurat mogłem rozmawiać z przedstawicielem Poczty Polskiej, zresztą bardzo sympatyczna rozmowa, który mówił na temat wyborów prezydenckich, zresztą trochę byłem zaskoczony tym, jak to ma wyglądać. I na moje pytania dotyczące, czy ktoś będzie sprawdzał na przykład dowód osobisty, gdy będę do skrzynki wrzucał swój głos, czy mogę wrzucić 3, 4 bądź więcej głosów, czyli tych koper do skrzynki wyborczej, gdzie one będą stały, bo przecież nie mogą stać w szpitalach czy w domach pomocy społecznej, które są zamknięte. Ten, który ma to organizować, powiedział, że nie wie, także trudno mówić o planie. No, rozumiem, ale zakładam panie prezydencie, że jest dobra wola i po jednej i po drugiej stronie. Sytuacja jest nadzwyczajna, wyjątkowa. No, musimy sobie radzić w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Więc zakładam, że zerka pan do projektu ustawy i wie pan, czego się może spodziewać, jakie zadania ta ustawa może na pana nałożyć, żeby kiedy one już będą rzeczywiście prawdziwymi zadaniami wynikającymi z przepisów, żeby pan mógł szybciej to zrobić. Na przykład, czy pan wie dzisiaj, gdzie będzie pracować komisja wyborcza licząca głosy oddane w Sosnowcu w wyborach korespondencyjnych, jeśli one rzeczywiście takie będą? Oczywiście. Tak jak pan, panie redaktorze, to co mówię od samego początku, jeżeli będzie ustawa, niezależnie od tego, co ja o tej ustawie będę sądził i co sądzę na temat wyborów majowych, o czym rozmawialiśmy chwilkę wcześniej, ja do wszystkich zapisów tej ustawy się dostosuję i wszystko zrobię tak, żeby ten przebieg wyborów i umożliwienie, wyborów to złe słowo, tak jak powiedziałem, tego, co substytutu wyborów, tak żeby to przeprowadzić zgodnie z zasadami, które będą zapisane w ustawie. Ja jako samorządowiec i wiem, że zrobią to również moi koledzy samorządowcy, wszystko zgodnie z zasadami zrobimy tak, tak, żeby przebiegało sprawnie i żeby nikt nie był narażony na cokolwiek więcej niż narażony być musi. Czyli chociaż pan uważa, że to wybory nie będą, to wskaże pan miejsce dla komisji wyborczej liczącej głosy w Sosnowcu. Oczywiście, będziemy i zawsze to robimy, będę, bo mówię teraz, może nie poczynię teraz w liczbie mnogiej, ale będę działał zgodnie z zasadami prawa i wszelkie rzeczy, które będą zapisane w ustawie, będą mnie obligowały do przeprowadzenia pewnych czynności, pod warunkiem, że one będą możliwe do spełnienia, bo tak jak mówię, nie wiemy do końca, co tam będzie. No to czyli tak, na przykład tak zapewni pan środki ochrony osobistej członkom komisji wyborczej liczącej głosy? No, ja mam nadzieję, że tym członkom komisji wyborczej zapewni organizator wyborów. No, ustawa jest tak napisana na tym etapie, że jednak najpierw prezydent miasta, jeśli pan tego nie zrobi, to wojewoda te środki przekaże. Panie redaktorze, wcześniej na początku mówiliśmy o żłobkach i przedszkolach i uruchomieniu. Ja dzisiaj jestem na etapie zakupu i szukania wszystkiego, co jest niezbędne do zabezpieczenia dobrze funkcjonujących żłobków i przedszkoli, a lada chwila również szkół, które będą przygotowywać się do egzaminów maturalnych. Także to jest moje zadanie, jak również przygotowanie sprzętu do ochrony osobistej szpitali, służby zdrowia, pracowników MOPS-u i innych jednostek, które są na terenie miasta. I to jest zamykając moje główne zadanie. Tej ustawy. Jeśli ustawa jest, są przepisy, pan przekazuje spis wyborców Poczcie Polskiej i przekazuje pan urny wyborcze potrzebne do przeprowadzenia tego głosowania. Jeżeli zobowiąże mnie do tego ustawa, zdecydowanie tak. Panie prezydencie, kim będzie dla pana osoba wyłoniona w głosowaniu 10 maja? Oj, to bardzo trudne pytanie. Proszę się z nim zmierzyć. Zmierzmy się tak. No, jeśli pan mówi, że to są pseudowybory, to kim będzie człowiek wybrany w tych wyborach? To będzie osoba wybrana przez mniejszość mieszkańców naszego kraju w sytuacji kryzysowej, której taka osoba powinna pokazywać swoim zachowaniem szacunek do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Przepisy konstytucji chociażby. Proszę jeszcze raz. A stosując zapisy konstytucji, kim będzie ta osoba?
Boję się, że bo we wszystkich stron to słyszymy, że te wybory będą kwestionowane przez nie tylko organizacje polskie, ale również europejskie, demokratyczne. Zostawmy organizacje zewnętrzne. Ja pytam o pana zdanie jako polityka Platformy Obywatelskiej, przy okazji też prezydenta Sosnowca. Czy zwycięzca głosowania 10 maja będzie dla pana prezydentem Polski? Jeżeli wszystkie niezależne instytucje powiedzą, że mimo tego, jak to się odbywało i mimo tego, jakim sposobem dotarliśmy do tego wyboru, tak, jeżeli wszyscy powiedzą, że pani, ten, kto zostanie wybrany, no choć kobieta ma najmniejszą szansę, bo rozmawialiśmy o tym, że nie prowadzi kampanii wyborczej, ale wygra ten plebiscyt, to nie ma innego rozwiązania, będzie prezydentem Polski, ale czy ktoś chciałby być prezydentem kraju wybranym w sytuacji, w której wszyscy mówią, że to nie pora i czas na tego typu rzeczy jak wybory. To rzecz zupełnie inna. Ja pytam o to dlatego, że jeśli się wzywa do bojkotu na przykład w czasie tych wyborów, to jest następny krok taki właśnie, że się mówi, że ten, kto został wybrany prezydentem, nie jest. Stąd się zastanawiam, czy pan będzie protestował po takich wyborach, czy będzie pan wychodził na ulicę i mówił, że ten zwycięzca nie powinien obejmować urzędu prezydenta. Panie redaktorze, jeszcze raz to powiem. Jeżeli wszelkie instytucje demokratyczne w naszym, nie tylko w naszym kraju, potwierdzą, że wybór był przeprowadzony zgodnie z zasadami demokratycznie, uważam, że mogę nie zgadzać się z polityką i wychodzić na ulicę, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli się z jakąś polityką nie zgadzać też, ale też zgodnie z zasadami prawa. Czyli jeśli Sąd Najwyższy na przykład powie, że wybory były przeprowadzone zgodnie z zasadami i ten wybór jest prawomocny, to pan tę decyzję Sądu Najwyższego uszanuje. Ja bym szukał niezależnych instytucji od obecnie rządzących, które potwierdzą to, że wybory były przeprowadzone w sposób demokratyczny i sprawiedliwy. Na przykład? Proszę? Na przykład których? No, myślę, że związane z Unią Europejską, z Komisją Europejską. Mam nadzieję, że będą obserwować te wybory. Panie prezydencie, Komisja Europejska jest ciałem czysto politycznym, jakby na to nie patrzeć. Proszę? Komisja Europejska jest ciałem czysto politycznym. Są tam przedstawiciele rządów, czyli politycy najczęściej z krwi i kości. No, wydaje mi się, że dzisiaj w sądach jest dosyć podobnie. W polskich sądach to są często osoby, które no, są z nominacji określonej partii politycznej i trudno jest dzisiaj mówić o niezależności tej instytucji od obecnie. Myślę, że przynajmniej część sędziów Sądu Najwyższego może łapać się za głowę, kiedy pan o nich mówi w ten sposób. Na szczęście tylko część, ale tak jak mówię, główne instytucje w naszym kraju dzisiaj są nominowane przez polityków jednej partii i trudno jest szukać tych niezależnych instytucji. Jedna po drugiej padają. Ostatnio no, skończyła się kadencja pani Gersdorf. Także kolejna osoba no, gdzieś tam niezależna od partii politycznej straciła swoją funkcję. Oczywiście akurat w tym momencie nie było to związane z jakimiś aktami dziejącymi się w parlamencie. To krótko na koniec, panie prezydencie. Ile kosztuje was w Sosnowcu epidemia? Ile pieniędzy stracił już albo straci do końca roku budżet miasta? Panie redaktorze, bardzo ciężko jest to wyliczyć, bo choćby otwieranie żłobków, przedszkoli to kolejne pieniądze, które będziemy wydawać, ale bo to są dwie strony, tak? Jedna to jest dochodowa, która nie istnieje, bo instytucje miejskie nie funkcjonują. Druga to jest pomoc dla przedsiębiorców, bo chcemy ich wspomagać, jeżeli chodzi o czynsze i podatki. No i trzecia wydatkowa związana z walką z koronawirusem. No i podatek PIT, który prawdopodobnie ten udział został, który udział ten nasz będzie, w ogóle PIT będzie mniejszy i przez to udział samorządu będzie zdecydowanie mniejszy. I też zależy od tego, jak długo to jeszcze, jak długo to potrwa, jaki będzie miało przebieg. Z prezydentem Ciechanowa rozmawiałem o tym, on mówił... 20-40 milionów to mogą być koszty walki, ale też koszty koronawirusa, które są na terenie naszego regionu. Uprzedził pan moje pytanie, bo prezydent Ciechanowa mówił mi o 4-5 milionach do końca roku. W jego mieście, w pana mieście 20-40 milionów do końca roku. To na czym pan będzie próbował w takim razie zaoszczędzić? Czy gdzie załatać tę dziurę?
Panie redaktorze, wstrzymaliśmy wszelkie ruchy kadrowe. Jeżeli pracownik odchodzi na emeryturę, zwalnia się, na razie wszystko jest wstrzymane, jeżeli chodzi o przyjęcia. Do końca roku zawiesiliśmy wszelkiego rodzaju imprezy, które na terenie miasta się odbywały. Rozmawiam z naczelnikami, prawdopodobnie podejmiemy decyzję o zawieszeniu albo o zdecydowanym zmniejszeniu jakichkolwiek dodatkowych premii na terenie naszego urzędu. Rozmawiam ze spółkami, którymi jesteśmy właścicielem, o tym, żeby nie było żadnych dodatkowych wynagrodzeń. Szukamy wszędzie tam, gdzie się da, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, ponieważ jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy je utrzymać na dotychczasowym poziomie, tak żeby przedsiębiorcy, zwłaszcza ci lokalni, bo wiadomo, że w samorządzie najczęściej są ci lokalni, a nawet gdy ktoś większy przeprowadza inwestycje, to zatrudnia mieszkańców tutaj lokalnych terenów naszego miasta bądź dookoła. I to jest nasze dzisiaj zadanie. Oszczędzanie, ale również inwestowanie, przekazywanie środków przedsiębiorcom tak, żeby oni jak najszybciej mogli wrócić do równowagi i w ten sposób przywrócić równowagę w dochodach miasta. Kiedy pan mówi, że ma nie być premii, to pewnie pracownicy urzędu chociażby się martwią. I tu się zastanawiam, czy pomyślał pan nad tym, czy o tym, żeby te premie jednak były, czy te wyższe wynagrodzenia jednak były dla pracowników pomocy społecznej, którzy są absolutnie na pierwszej linii frontu, obok pielęgniarek, lekarzy, medyków, ratowników, frontu walki z koronawirusem. Panie redaktorze, ja dziękuję wszystkim, bo wszyscy jesteśmy dzisiaj na froncie walki, bo czy kierowca autobusu miejskiego PKM-u nie jest na froncie walki, czy pracownik firmy zewnętrznej, w ogóle prywatnej, który dzisiaj chodzi do pracy i na przykład dostarcza nam przesyłki, czy w ogóle wykonuje pracę, nie jest dzisiaj bohaterem. Okej, okay, ale tym, o pracowników pomocy społecznej jednak pytam, panie prezydencie. O pracowników pomocy społecznej pytam kolejnych prezydentów, także pana. Oni mogą liczyć na jakąś ofertę pomocy z pana strony? Na pewno nie będą to, tak jak powiedziałem, premie, które mieliśmy co kwartał i były one regulowane przez naczelników. Będą to raczej formy nagród dla tych osób, które w tym momencie szczególnie wyróżniały się w walce z koronawirusem i na pewno te osoby wynagradzać się i nagradzać trzeba, ale o tym na pewno nie będziemy decydować w maju, czerwcu. Myślę, że to będą dopiero momenty, w których podliczymy te koszty, o których z panem rozmawiałem wcześniej i myślę, że raczej będziemy tutaj myśleć o takich nagrodach bliżej Bożego Narodzenia niż wakacji. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy.